Cześć, witajcie w drugim odcinku z budowy schodów wejściowych. Mam już tutaj wstępnie coś porozmierzane, ale zanim poopowiadam, to najpierw czołóweczka, a wcześniej prośba o subskrypcję, komentarze i łapeczki w górę. Startujemy. Dobra, pierwsze jakieś linie mam tutaj wyznaczone. Złapałem sobie kąt tutaj do ściany i tam, do tamtej ściany przeciwległej, żeby złapać sobie tutaj prostopadle kąt, który będzie mi wyznaczał krawędź zewnętrzną tego murku i linię obrzeża. Laser wyznacza obrzeże. Obrzeże ma 8 cm i tak sobie to wstępnie wymierzyłem, żeby bloczki, które będą tutaj wymurowane, to obrzeże siedziało, było osadzone mniej więcej na środku, więc cofnąłem się tutaj o ponad 8 cm, 8,5 cm dokładnie od krawędzi obrzeża. Łatwiej sobie to będzie wyobrazić, jak już będzie coś wymurowane, na pewno jak już będzie obsadzane ten krawężnik z tego obrzeża, ale tak to będzie wychodzić, że bloczek będzie od linii mniej więcej po tyle, a obrzeże będzie szło środeczkiem, po to, żeby ta ława miała gdzie się trzymać. I to jest tak, to jest, tutaj będzie powstawał murek pod ten najwyższy stopień, który będzie jednocześnie już tutaj tym podestem. Następnie pod drugi schodek nie będzie nic i później będzie murowane pod pierwszy schodek, ale na razie sobie zrobię tą jedną linię, wymuruję sobie tutaj porostopadłą też warstwę. Wszystko na razie będę na jedną warstwę murować, no i będę potem wiedzieć już, jak to się układa, żeby jeszcze jakoś to może wzmocnić. Pod ten drugi murek, pod ten drugi schodek nic nie robię, no bo bym musiał to całe zamurować, tak jak to tu praktycznie jest wylane. Zrobię sobie pod pierwszy schodek, a tutaj po prostu gdzieś, gdzie niegdzie przewiążę to, po prostu zagęszczę tymi bloczkami, tak to po prostu wymuruję takie poprzeczki, nazwijmy to, pomiędzy tymi murkami się po prostu poubija żwiru, piasku, gruzu, a ta warstwa najwyższa zostanie w jakiś sposób później też wylana, powiedzmy jakimś betonem, żeby ten murek nie siedział, to obrzeże nie siedziało na piasku, tylko ława była na czymś twardym, czyli też na jakimś takim, powiedzmy, betonie jakimś. Ale to wszystko później. No i dobra, pierwsze koty za płoty. Jakieś betoniki już mam wmurowane. Jeden tam, drugi tam. Tutaj do sznureczka, tam na razie na środku. Zaraz wam wszystko jeszcze powiem, co jak. Zaprawa cementowo. Cementowa 3:1 z piaskiem, żadnego wapna, to wszystko jest w ziemi, więc wapno tutaj nie jest potrzebne, będzie nam to piło wodę niepotrzebnie. Zresztą ja wszystko murowałem na takiej zaprawie, ściany piwnic, wszystko, żeby właśnie zaprawa nie chłonęła, te spojenie nie chłonęły wilgoci. Wreszcie, wiadomo, z wapnem ta urabialność tej zaprawy lepsza, ale mi to nie przeszkadza. Dobra, tutaj sobie do lasera wstawię. Spojna, wyrównawcza, że tak powiem. Tutaj musimy znaleźć poziomy i tak dalej, więc będziemy się z tym bawić zaraz. Młotek, tutaj mamy młotek. No i tak,
Laser akurat się pokrywa z wysokością sznurka, można tutaj zauważyć, więc ładnie nam tutaj pokazuje linię poziomą. Linia pionowa tutaj. Tu mamy jeszcze tył. Nie wiem, czy to widać, ale widać to światło lasera, jak tutaj się po tym brzegu przesuwa. Tam powinno być mniej więcej, wiadomo, co z tego nikt strzelać nie będzie. Okej. Łata potwierdza. No tu mam troszeczkę niżej. To trzeba troszeczkę górą podnieść. Dobra, tu dokładność nie jest aż tak wymagana na tych niższych warstwach, bo tutaj mamy bloczek, wiadomo, 25 cm szerokości. Natomiast tu na górę, tak jak Wam pokazywałem, idą te pustaki takie, z których muruje się ogrodzenie, one mają 20 cm szerokości i góra, tutaj to, co będzie wystawało ponad grunt, to będzie właśnie z takiej szerokości ten murek oporowy. Te pustaki będą spełniały rolę ala takich donic, powiedzmy, i następnie te wyższe warstwy bloczków będą musiały zostać przecięte w pół, żeby właśnie uzyskać tą szerokość muru, właściwie troszeczkę mniejszą, ale później to zostanie po całości ala otynkowane, czyli zaciągnę to po prostu siatką i klejem, tak jak do styropianu, i na to pójdzie potem tynk jakiś tam kolorowy, żeby to estetycznie wyglądało, a powyżej będzie już donica taka, jaka jest, więc to tutaj później będzie dopasowane. Tutaj sobie robię już w tej linii, żeby się trzymać, tam będzie, te wyższe warstwy będą później dopiero ustawione też względem tej linii, a to dlatego, że ta część tutaj później się schowa w tym, pod tymi schodami, nie? Co tutaj będą, a tam już po prostu nic się nie da schować, więc tak to będzie wyglądać. No a na bieżąco będziecie to widzieć, jak to powstaje, więc też tu będzie lepiej można sobie wyobrazić. Na razie robimy tak. Tak wygląda sytuacja. Parę warstw zostało już domurowanych. Niestety pogoda troszkę zaczyna się psuć. Nie wiem, czy słychać, ale wiatr dość tak zaczyna szumieć. I chyba zaraz zacznie padać, więc powoli tutaj kończę pracę. Murki na razie wyglądają tak. W większości są trzy warstwy, już powoli można zasypywać. Tutaj środek też zostanie, będzie zasypywany. Tutaj myślę do wysokości, to jest ostateczna warstwa pierwszego stopnia. Trzy warstwy bloczków, tu jeszcze muszę domurować dwie warstwy i wtedy będę gdzieś w tym miejscu. Wyszło mi, że po 13 cm warstwa betonika z zaprawą ma wychodzić, czyli na zaprawę jakiś centymetr zostanie, wiadomo, plus minus, wyjdzie wyżej, no to troszeczkę będzie mniej miejsca na zaprawę pod obrzeże, albo się będzie przycinać. Tutaj przód na pewno będę musiał przycinać z jakieś może 2 cm, żeby wyszło mi planowane 15 cm na stopień. Jak zostanie zrobiony tutaj środek, ten drugi stopień, to zobaczycie. Jak będę miał podokończone te warstwy, będę sobie sukcesywnie zasypywać tutaj te przestrzenie pomiędzy bloczkami, no i tutaj pod ten ostateczny już podest, bo on będzie sięgać, tak jak mówię, aż dotąd. I murek, jak wygląda na razie tak, to jest ostatnia warstwa z pełnych bloczków, potem będę
musiał przycinać bloczki w połowie, tak jak wam tłumaczyłem, chyba to było omawiane, żeby pod te donice, powiedzmy, były, murek był węższy niż ten bloczek. Tak, ma bloczek 25 cm, a ja potrzebuję mieć ściankę około 19, ponieważ tutaj mamy 20, a chciałbym, żeby to było szersze niż mur, bo jeszcze trzeba ten mur będzie jakoś zazbroić, otynkować i żeby te całe warstwy nie były szersze niż ta najwyższa warstwa z tych bloczków. Dobra, tak to wygląda. Nie jest to jakoś perfekcyjnie do sznurka wymurowane. To jest tylko podstawa pod to, co będzie na górze, czyli obrzeża. Obrzeża już będą do poziomu i do sznurka w linii idealnie musiały być zrobione. Dobra, no widzę, że już powoli jakieś krople spadają, więc ja na dzisiaj kończę, a wy za chwilę zobaczycie dalsze postępy. Jeśli chodzi o murowanie, to tak to wygląda na gotowo, wszystkie warstwy. Tu murek, część nadziemna, że tak powiem, zlicowana równiutko. Na tym będzie przymurowany taki bloczek, który będzie pełnił funkcję donic. I tu już częściowo zasypuję różnorakim gruzem. Ktoś może powiedzieć, że pancerna konstrukcja, no zgadzam się z tym, ale myślę, że będę miał pewność, że po jakimś czasie, kilku latach, te schody, te obrzeża nie będą się rozjeżdżać, nie będą się tworzyć jakieś szczeliny pomiędzy kostkami, bo to wszystko będzie na solidnym fundamencie osadzone. Także tak to tutaj wygląda. Mam do zasypania teraz tą przestrzeń. To jest pod ten drugi stopień. Tu będzie obsadzone obrzeże na pierwszy stopień, tu będzie drugi, tu będzie trzeci. Chcę to praktycznie całe zasypać do tej wysokości i następnie do wysokości tutaj tego stopnia też wylać, powiedzmy, takie wzmocnienie z betonu, żeby po prostu te obrzeże także tutaj miało jakąś taką stabilniejszą podstawę. Następnie tutaj będzie też zasypywane i też tu będzie wzmacniane pod obrzeża. Właśnie zastanawiam się jeszcze, czy na całość tutaj wyleję coś, czy tylko pod obrzeża, czyli w miarę tak dookoła w jakiś tam sposób wzmacniam troszeczkę tą konstrukcję, tą powierzchnię, żeby to ustabilizować. Boję się, że na takiej tutaj wysokości bez jakiegoś zagęszczania, no to jest z zagęszczarką troszeczkę ciężko wejść. Powierzchnia też nie jest duża, operować tutaj byłoby dość ciężko. I tutaj mam jeszcze przepust na odprowadzenie wody z rynny. Tutaj będzie czyszczak taki do rynny. Rynny mamy tam na górze. Dobra, ja myślę, że tyle w tym odcinku. Jakieś dalsze postępy pokażą się w następnym odcinku tutaj z tej miniserii. No a teraz żegnam się z wami. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia i cześć.